psalmista w tym psalmie jest tak, to rzuca się w oczy, jest przepełniony radością. To jest tak wielka radość, oczywiście radość z tego, że Bóg jest z nim, że on jest z Bogiem, że ta radość przelewa się niejako przez niego i wzywa cały świat, całą ziemię, żeby śpiewała Bogu. To jest też takie charakterystyczne, że jeżeli rzeczywiście coś dla nas było, czy jest ważne, dało nam, czy daje nam wielką radość, to chcemy się tym dzielić. To nie jest coś, co chcemy zatrzymać dla siebie. Taka radość, którą zatrzymujemy dla siebie, ona jakoś wydaje się niepełna. I to jest też wezwanie do nas, do chrześcijan, którzy czytamy ten psalm, czy modlimy się nim. To jest to wezwanie do dzielenia się radością. No jeżeli jesteśmy, czy radujemy się z tego powodu, że jesteśmy ludźmi zbawionymi. Jest takie zdanie przypisywane Nietzschemu. Pokażcie, on mówi do chrześcijan, pokażcie, że jesteście ludźmi zbawionymi, a uwierzę w waszego Zbawiciela. Czasami zarzuca się nam, może nie chrześcijanom, nie wiem, może katolikom, może bardziej u nas w Polsce, ale zarzuca się czasami, że to jest takie smutne. Smutny chrześcijanin nikogo nie porwie, nikogo nie zarazi tą radością. Czy rzeczywiście to, że jestem chrześcijaninem, że jestem ochrzczony, że Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem, czy to rzeczywiście jest powodem mojej radości?